Ja się nazywam Marcin Kuczera z okazji, że wybrano mnie w zeszłym roku do Rady PL Noga. Miałem za zadanie ściągnąć pewne ciekawe osoby i uważałem, że akurat wybór Piotra Gruszczyńskiego, który za chwilę poprowadzi prezentację, będzie bardzo trafny. Nie tylko dlatego, że kolega świetnie prowadzi i potrafi naprawdę ciekawie opowiadać, ale też dlatego, że ma ogromną wiedzę i temat, o którym pomyślałem i kolega też pomyślał, jest czymś, co może zainteresować, bo może pokazać taką wizję, jak w przyszłości będzie wyglądało tak naprawdę zapotrzebowanie na usługi transmisyjne, jeżeli chodzi o sieci komórkowe. Rzeczy, o których dzisiaj się nie myśli, albo jakby się okazuje, że nie ma o tym, ludzie pracujący nawet u operatorów nie mają o tym większego pojęcia, no bo to jest tak naprawdę troszeczkę pieśń przyszłości, ale ta przyszłość, ona potrafi bardzo szybko wejść i się zagościć. No i właśnie, co wtedy powie kolega. Dzień dobry, o, słychać. Dziękuję Marcinie, wszystko co najważniejsze zostało powiedziane, może być na kawę. 15 lat temu założyłem i jestem nadal współwłaścicielem firmy Next Generation Technologies, która zasadniczo zajmuje się szerzeniem wiedzy. Te kraje na tym ekranie one wyglądają trochę inaczej, fioletowo powiedzmy, to są te kraje, które zdążyliśmy odwiedzić, głównie ze względu na sieci komórkowe. Dla producentów sprzętu, dla operatorów, o tym, co jest, co mają, co będą mieli w przyszłości. I jakby taka konferencja jak ta nie była specjalnie w naszym zasięgu z tego względu, że te sieci komórkowe zawsze kroczyły z tyłu. To znaczy przepustowości, które byliśmy w stanie osiągnąć w interfejsie radiowym, były na tyle daleko z tyłu, że kiedy operatorzy komórkowi czegokolwiek potrzebowali, to przychodzili do dowolnego operatora, mówili, my potrzebujemy na przykład 50 megabitów. Wow. I to nam załatwi cały GPRS lat temu 15. I tak to się toczyło do momentu, w którym nie pojawiło się hasło pod tytułem front haul. I to jest temat, który może troszkę zmienić reguły gry na rynku, ponieważ nagle się okazuje, że organizacje takie jak ETSI, jak 3GPP, które się zajmują sieciami mobilnymi, zaczynają proponować rozwiązania organizacjom takim jak ITF albo ITUF i to w kwestiach właśnie transmisyjnych. To się zaczęło mniej więcej 2 lata temu, tak z naszej perspektywy, kiedy się okazało, że coraz więcej operatorów pyta, no dobrze, a co z transmisją? Przyjdzie LTE, przyjdzie 5G kiedyś i my tu widzimy pewien kłopot. Dziś skupimy się tylko na jednym aspekcie, czyli właśnie na tym front haulu. Hasło, które myślę warto będzie zapamiętać na przyszłość. Przede wszystkim pierwszych parę slajdów to jest jak doszliśmy do front haula, skąd on się wziął. I to jest taki bardzo uproszczony schemat, jak widać bardzo uproszczony, sieci mobilnej. Gdzieś w centrum są kontrolery usług, czyli te, które zawierają nasze subskrypcje, informacje o tym, co możemy, czego nie możemy. Kontrolery usług pod kątem zestawiania połączeń, łączenia nas z internetem, naliczania opłat. To wszystko dla takiego kraju jak Polska odbywa się w kilku, powiedzmy, data centers operatorów. Połączenie ich ze sobą nie stanowiło nigdy specjalnego wyzwania. Zawczasu było wiadomo, jaki to będzie poziom ruchu, jak można się do tego przygotować. Dużo więcej jest kontrolerów sieci radiowych. One są rozrzucone geograficznie, taką mają rolę. I na nich mniej więcej kończy się sieć, którą nazywamy core, ten szkielet. Kontrolerzy sieci radiowej mają za zadanie kontrolować stacje bazowe. Muszą mieć z nimi połączenie takie, które gwarantuje obsługę ruchu w ramach tej stacji bazowej. Czyli naszych połączeń i głos już dawno przestał być problemem, i połączeń naszych danych internetu, co zaczyna być problemem. Generalnie tą część sieci, te połączenia nazywamy backhaulem. Jak przenieść to, co się dzieje w interfejsie radiowym w kierunku naszych kontrolerów sieci radiowej. Ten backhaul nie ma szczególnych wymagań. Kiedy weszło na przykład HSPA,
czyli 21 megabitów do użytkownika, to takie mniej więcej były wymagania dla stacji bazowej, że tyle musimy tam dostarczyć. W związku z czym backhaul jest bardzo często zbudowany w oparciu o radiolinie w częstotliwościach mikrofalowych, licencjonowanych oczywiście, z bardzo ważnego powodu. Koszt takiej radiolinii jest przewidywalny i znany i stały w zasadzie. Nie musimy niczego nigdzie kłaść, żadnych kabli, niczego kopać, niczego dociągać. Każde inne rozwiązanie kablowe w postaci takich linii jak E1 czy światłowodów od pewnego czasu, no to jest koszt, który trzeba ponieść. Trzeba rzeczywiście fizycznie ten światłowód gdzieś tam umieścić. Jeśli chodzi o dane i warstwę danych, to operatorzy głównie posługiwali się TDM-em, dalej to robią. Później była przygoda z ATM-em, zbyt droga, żeby kontynuować. No i ostatnio, od pewnego czasu Ethernet. O tyle ten Ethernet jest ciekawy i on się później znowu przewinie, że bardzo łatwo pozwala nam tą siecią później zarządzać. To znaczy albo będzie to carrier metro Ethernet, czyli rozwiązania takie standardowe usług i zarządzania siecią na poziomie Ethernetu, albo IP, no i IP MPLS, który, tak jak mówię, no nie jest żadną nowością w tym gronie, natomiast dotarł do sieci komórkowych i się tam zadomowił i jest używany bardzo, bardzo powszechnie. Generalnie, żeby dojść do front hola, muszę wrzucić taki schemat naszej stacji bazowej. Bo to nie było rozwiązanie, które 15 lat temu miało doprowadzić do powstania sieci front hall. Ono miało rozwiązać inny zupełnie problem. Stacja bazowa składa się z takich trzech głównych komponentów. Modułu radiowego, który montujemy na maszcie razem z antenami, ustawiamy takie małe pudełko, czasami je widać, bo nie można go schować, czasami można schować za kominem, które jest odporne na temperaturę, na wodę, na wszelkie inne rzeczy, które się tam toczą. Jest też moduł odpowiedzialny za kodowanie i dekodowanie tych informacji, które są przesyłane drogą radiową, tak zwany baseband unit. No i ten już jest niestety odrobinę bardziej wymagający. To znaczy jemu trzeba zapewnić na przykład klimatyzację. Co oznacza, że jeśli zbudujemy taki maszt w polu, to u podnóża tego masztu będzie stał taki mały budyneczek, w którym będzie zasilanie, będą baterie, generator prawdopodobnie. Będzie to nasze BBU, będzie klimatyzacja. To wszystko kosztuje. Ale najważniejszy problem polega na tym, że nie możemy tego BBU odsunąć tam, gdzie byśmy chcieli. Tak? Tu mamy fajne wzgórze fawelskie, a tu mamy fajną piwnicę, w której moglibyśmy to BBU umieścić, ponieważ mamy tam kabel. I ten kabel to jest kabel koncentryczny, kabel radiowy, który z każdym metrem powoduje utratę jakości, mocy sygnału, z którym się musimy zmierzyć. W związku z czym, co można z tym zrobić? Pomysł jest taki, wdrożony przez kilku producentów, którzy, tych wiodących zresztą, którzy się dogadali, powiedzieli tak, a jakbyśmy tak ten kabel radiowy zastąpili światłowodem? Czyli zrobili coś takiego sprytnego, żeby BBU nie musiało być w tym samym miejscu, co moduł radiowy. I zrobili. Nazwali to rozwiązanie Fiber to the Antenna i myślę, że wiele osób, które ma do czynienia z sieciami światłowodowymi w ramach, nie wiem, budowania na przykład, takie zlecenia miało, tak? To znaczy operator mówi, a ja potrzebuję, żeby mi tutaj włókno stąd dotąd przyciągnąć, bo ja tam będę montował stację bazową. To rozwiązanie było dedykowane właśnie temu, żeby móc oddalić BBU. Zasięg 10 km został założony, został wykonany. Praktyka pokazuje, że to działa nawet do 40. Dzięki czemu, jeżeli wyobrazimy sobie Kraków, to moglibyśmy mieć tak naprawdę jedno centrum, gdzie trafią wszystkie elementy BBU i od nich, jeżeli jesteśmy w stanie przeprowadzić światłowód, możemy podłączyć wszystkie stacje bazowe. Generalnie chodzi o to, żeby zmniejszyć ilość budynków, tak, tej części związanej z BBU przy stacjach bazowych i mówi się o tym, że będzie to mniej więcej 10-krotnie mniejsza potrzeba, jeżeli będziemy w stanie to wdrożyć. W ten sposób też narodził się front hall.
No bo skoro możemy scentralizować BBU, zostało to nazwane na początku Basement Hotel, czyli miejsce, w którym byśmy zeskładowali kilka takich elementów. Powstała sieć optyczna, dystrybucyjna, która łączy wszystkie moduły radiowe ze sobą i dostała swoją nazwę Front Hall. Potrzebowała pewnej standaryzacji. Generalnie standard został stworzony najpierw przez producentów, a dopiero później ktoś się nim zainteresował i dopiero później otrzymał taki oficjalny status standardu w sieciach komórkowych. Na chwilę zatrzymajmy się nad tym BBU jeszcze, bo co się okazało? Koncepcja tego, żeby wyciągnąć BBU spod masztu i schować go gdzieś w jakimś centralnym miejscu, bardzo dobrze wpisuje się w ogóle w koncepcję, która zmierza i która będzie używana w 5G, czyli wirtualizacji usług sieciowych. O ile BBU, które musi być pod masztem, no jest dedykowanym sprzętem i tam sobie siedzi, o tyle BBU, które zostało zwirtualizowane, które będzie zbudowane na po prostu jakichś komercyjnych rozwiązaniach wirtualizacyjnych, pozwala nam iść w kierunku rozwiązań tak zwanych cloudowych. I tak widzimy kolejne kroki. Najpierw to będzie distributed RAN, gdzie pod jakimś budynkiem, na którym mamy większość modułów radiowych połączonych bezpośrednio, dodajemy kolejne BBU, łączymy je światłowodem z kolejnymi elementami radiowymi zdalnie. Później rezygnujemy z koncepcji BBU, które jest w ogóle w pobliżu modułów radiowych. Budujemy sobie centralnie miejsce, gdzie umieszczamy wszystkie BBU, a stamtąd front hallem, czyli naszą siecią światłowodową, łączymy wszystkie moduły radiowe. Skoro tak, tu mówimy o powiedzmy dziesiątkach tych elementów radiowych, skoro tak, to może w ogóle cloud, o którym na tej konferencji jest bardzo dużo, może z trochę innej perspektywy. To znaczy już nie kilkadziesiąt, ale kilkaset. Tak? Zróbmy sobie w ogóle centralnie 1, 2, 5 miejsc w kraju, gdzie zostaną umieszczone te wszystkie elementy i z nich połączmy wszystkie nasze moduły radiowe, które chcemy. W związku z czym ta wirtualizacja funkcji to jest coś, co się wydarzy w 5G dla większości elementów sieci mobilnych, w tym naszych BBU. Generalnie, wracając na chwileczkę do naszego front halla, ten basement hotel ewoluuje, będzie coraz większy, to będzie punkt centralny, w którym będziemy mieli ileś tych BBU. Natomiast pozostaje kwestia połączenia tych rozwiązań radiowych, tych modułów radiowych, które tam są. Rozwiązaniem, które powstało, jest CPRI, Common Public Radio Interface, który jest tak naprawdę takim szeregowym łączem danych, nieskomplikowanym z punktu widzenia struktury. No bo co zrobiliśmy? Wzięliśmy kabel, który był koncentryczny i ponownie zdigitalizowaliśmy go po to, żeby go wysłać poprzez światłowód. Ponieważ światłowód był dedykowany, nie było tam żadnych innych elementów pośredniczących, wygenerowaliśmy strumień, który jest odbierany po drugiej stronie, który stosujemy do różnych rozwiązań radiowych, który się skaluje nam, jeśli chodzi o prędkości, które potrzebujemy, który może być wykorzystany w różnych mediach, jeśli trzeba. To, co jest istotne i to, co będę powtarzał jeszcze na końcu, najistotniejszym elementem w tym wszystkim jest to, że jest tam światłowód. Czyli dla firm, które zajmują się budową sieci światłowodowych, to jest pewna wskazówka, że operatorzy, którzy idą w kierunku 5G, powolutku sobie krocząc, będą musieli to zrobić. Nie ma w tym momencie innego wyjścia. Generalnie w czym problem, ktoś mógłby powiedzieć? Problem w tym, że łącze CPRI nie odzwierciedla prędkości, które my uzyskujemy w części radiowej tak wprost. Generalnie ono jest zależne od tego, jaką mamy nośną częstotliwość, a w przypadku LTE w tym momencie to jest 20 MHz, na której możemy ewentualnie zaimplementować nasze usługi. Prędkość łącza CPRI jest wprost, i to widać w tych banalnych wyliczeniach tutaj, proporcjonalna od tego, ile takich nośników my będziemy chcieli umieścić. I przykładowo ten ostatni, czyli LTE, które się teraz u nas pojawiło, 300 megabitów, czy do 300 megabitów, mówiąc komercyjnie, odpowiada łączu CPRI, które jest
pod 10 gigabitów w tymże światłowodzie. Ograniczenie mamy do 10 kilometrów, o tym wiemy, przy czym jedną rzecz bym podkreślił, skąd ono się wzięło. Chodziło o to, żeby nasz moduł radiowy był no, nie dalej niż 50-70 mikrosekund od BBU, co odpowiada, biorąc pod uwagę mniej więcej 5 mikrosekund na każdy kilometr transmisji światła, odpowiada właśnie mniej więcej tym 10 kilometrów. Ograniczenie, którego chwilowo nie możemy przeskoczyć, tak, patrząc w przyszłość. Generalnie tak sobie myślę, że ktoś, kto zajmuje się światłowodami, to i tu mam nadzieję, że nikt nie będzie miał pretensji. No okej, okay, tak, mamy te 10 gigabitów, no i co? Tak, to przeszedłem się wczoraj po stoiskach, no to 10 gigabitów to właściwie jest najmniejsza prędkość, jaką można kupić i zobaczyć w sprzęcie. Rzecz w tym, że to jest to, co mamy teraz. A plany są troszkę bardziej ambitne. Teraz kilka takich ważnych słów w świecie mobilnym, które może niekoniecznie są ważne z punktu widzenia transportu, ale mają na niego wpływ. Carrier aggregation pozwala nam, czy pozwala terminalowi, użyć kilku nośników jednocześnie. Czyli już nie jednego, ale 5. Mamy prędkość mniej więcej razy 5, tak w uproszczeniu. Kolejna rzecz jest taka, że każdy z terminali używa tak naprawdę kilku strumieni do komunikacji z siecią. Obecnie są to 4. Już zaraz za chwilę w LTE Advanced będziemy mieli 8. A potem w ogóle mamy taką koncepcję, która się nazywa Massive MIMO, Multiple Input, Multiple Output, która mówi o tym, że właściwie dowolną ilość nośników, jak będziemy potrzebowali, możemy zaalokować. Te dwa rozwiązania będą miały wprost wpływ na prędkość, którą my jako użytkownicy LTE będziemy w stanie osiągnąć. Kolejne rozwiązania wiążą się już bardziej z 5G. LTE i 5G jako ewolucja. One mówią o tym, że oprócz tego, że terminal korzysta z jednej komórki, z jednej stacji bazowej, to może w tym samym czasie zacząć korzystać z innych. Na przykład do 8, gdzieś na granicy zasięgów mógłby używać kilku stacji bazowych do przesyłania swoich informacji. Oprócz tego, jeśli w jednej komórce pewna częstotliwość nie jest wykorzystywana, to moglibyśmy ją dodatkowo wykorzystać w komórce obok. Do tego dochodzą rozwiązania tak zwane heterogeneous network, gdzie terminal w ogóle będzie miał dostępne wszystkie technologie, 2G, 3G, LTE, Wi-Fi, cokolwiek i będzie w stanie kilkoma strumieniami informacje ściągać. Mówię o tym dlatego, że to będzie wymagało bardzo precyzyjnej synchronizacji. No bo to już nie jest jedna stacja bazowa, która sobie rozmawia z siecią RAN. To jest kilka stacji bazowych, które muszą być bardzo precyzyjnie synchronizowane. I sprawa była prosta, kiedy one były blisko siebie i cały sprzęt był blisko siebie. Natomiast kiedy nagle my odsuwamy te BBU, które są odpowiedzialne tak naprawdę za przygotowanie transmisji na 10-50 kilometrów, to pojawią się schody. Pierwsze schody to jest ta przepustowość. No bo zaraz za chwilę będziemy mieli 5 razy 20 MHz, 8 anten, odpowiednik na interfejsie CPRI 28 gigabitów. W Azji testuje się już 500 MHz, 8 anten, 141 gigabitów na naszym łączu CPRI. Ambitne plany, jakie sobie na ten moment 3GPP założyło, to jest 500 MHz, Massive MIMO, mniej więcej dwa z kawałkiem terabita łącza CPRI. I tu podkreślę jedną rzecz, dlatego wkleiłem ponownie, z każdej stacji bazowej. Na dystansie liczonym w dziesiątkach kilometrów. Mam nadzieję, że w tym momencie ktoś się zaczął zastanawiać, damy radę. Pewnie damy, tak? To znaczy, jakbyśmy tak zaczęli od tych najprostszych, 28 gigabitów, dobrze, jesteśmy to w stanie poprzełączać, tak? Zaraz, za chwilę, za rok wypuścimy kolejny produkt, on będzie miał na przykład 200 gigabitów łącza i tak dalej, będziemy sobie to budować. Ale do tego wszystkiego dochodzi jeszcze jedno wymaganie, ponieważ te 10 kilometrów to jest już 5 mikrosekund opóźnienia na samym światłowodzie, a weźmiemy 100 kilometrów, to mamy już 50 mikrosekund opóźnienia. To jest opóźnienie od BBU do modułu radiowego. Moduły radiowe ze sobą, czy może sygnały, które są w części radiowej, muszą być zsynchronizowane, jeśli chodzi o LTE Advanced, na poziomie 1,5 mikrosekundy. Czyli mamy 50 mikrosekund opóźnienia, a 1,5 albo nawet pół, jeśli weźmiemy te najbardziej zaawansowane pomysły, pół mikrosekundy synchronizacji pomiędzy nimi.
Ja tak nie do końca sobie to wyobrażam. Wyobrażam sobie, że na przykład będzie trzeba, nie wiem, gdzieś nawinąć kilometr światłowodu po to, żeby dodać to opóźnienie, tak, w stosunku jednej stacji bazowej do drugiej. Więc to są zagadnienia, o których wiemy, że będą potrzebne, tylko jeszcze nie wiemy, jak to dokładnie zrobić. Jakie mamy opcje, jeśli chodzi o CPRI? Pierwsze dwie to są opcje radiowe dla tych mniejszych przepustowości. Najbardziej podstawowy łącze CPRI wymaga 600 megabitów. Obsługuje najbardziej podstawowe LTE, więc to się da zrobić. Pojawiły się jeszcze koncepcje E-band, które na specjalnych częstotliwościach, na bardzo skupionej wiązce, na bardzo bliskich dystansach pozwala nam osiągnąć 2 do 10 gigabitów. Ale generalnie cała przyszłość to jest światłowód. Dedykowany światłowód byłby idealny, tylko on jest realizowalny, jeżeli mamy BBU w Krakowie i nasze moduły radiowe w Krakowie. Pamiętamy, wirtualizujemy, przenosimy wszystko gdzieś do jakiegoś wielkiego data center i przeciągnięcie kilku tysięcy, bo tyle lokalizacji, tyle stacji bazowych operator musi mieć w takim kraju jak Polska, dedykowanych światłowodów do każdego z nich, wydaje mi się trochę nierealne. Znaczy, być może ktoś mnie poprawi, powie, że nie ma problemu. Tak, wszystko jest kwestią pieniędzy, jak ktoś nam zapłaci, my to zbudujemy. Tak? W ogóle nie ma kwestii. Natomiast dochodzimy do momentu, w którym chyba chcielibyśmy to CPRI jakoś przełączać, agregować, z tego front hola, oprócz dedykowanych łącz światłowodowych, zrobić sieć. No i teraz, co by się tam mogło znaleźć? Sieci optyczne typu SDH, typu pasywnego, odpadają, dlatego że sama technologia wszystkich usług, które tam się pojawiają, dodaje kolejnych kilkadziesiąt mikrosekund opóźnień na przetwarzanie. Pasywne rozwiązania, każdy splitter, to jest utrata mocy, to jest utrata energii, to są problemy, z którymi musimy walczyć. Generalnie w tej chwili widzimy dwie drogi. To jest WDM i to jest Carrier Metro Ethernet. Ten pierwszy, w szczególności CWDM, ma tą zaletę, że jest relatywnie tani, że jest pasywny, więc nie ma dużo sprzętu. Jest to także w kwestii wykorzystania tego łącza. Ale operatorzy, którzy już się przyzwyczaili do tego, że mogą tym całą siecią zarządzać, mogą ją monitorować, mogą patrzeć na poziomy błędów, w przypadku rozwiązań WDM-owych tak nie do końca mają takie możliwości. A nawet jeśli takie możliwości się pojawiają, bo producent wymyślił, zrobił i przekazał, to nie ma standardowych rozwiązań. W związku z czym są operatorzy, którzy postawili na WDM i na tym budują swój front hall. Są tacy operatorzy, którzy w ogóle, patrząc na rozwój swojej sieci, przestali ewoluować w części centralnej, a zaczęli budować sieć od stacji bazowej. Jakby budują w ogóle w tym momencie od końca. Natomiast wśród rozwiązań, których byśmy chcieli, jest oczywiście Ethernet. Dlatego, że Ethernet pozwala nam wykorzystać sprzęt, który jest relatywnie tani, który jest standardowy, który ma funkcje zarządzania standardowe, który pozwala nam łatwo użyć IP, a przy pomocy IP MPLS-a możemy łatwo całą siecią zarządzać. Pierwszy wykład wczoraj. Wszystko to, co się udało zrobić infradata w eBay, to była kwestia przejścia do IP i zarządzania całością na tym poziomie. W związku z czym to jest to, co byśmy chcieli. Ale Ethernet nie rozwiązuje problemów, bo on nadal musi w jakiś sposób rozwiązać problem prędkości, przepustowości, które mamy, no bo jak przełączać strumienie terabitowe? Nie wiem, sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Po drugie, Ethernet jest rozwiązaniem pakietowym, no bo my wszystko, co mamy, wkładamy w ramki, a potem te ramki musimy wysłać. I okazuje się, że to, co kiedyś było wielkim osiągnięciem rozwiązań ethernetowych, czyli store and forward, zupełnie się nie sprawdzi, bo przetworzenie każdej jednej ramki to jest opóźnienie od 1 do 8 mikrosekund. A my tam cały czas w części radiowej dążymy do tego, żeby się synchronizować na poziomie pół mikrosekundy. W związku z czym nie możemy mieć takiego nieprzewidywalnego elementu jak ethernet po środku. Z kolei rozwiązania cut-through utrudniają nam agregację. Być może tu uda się zrobić coś sprytnego. Z rozwiązań, których nie pokazuję, ale jakby które pokazują, jak duży jest to problem, ktoś wymyślił, że może by w ogóle wyprodukować switche CPRI, czyli specjalne rozwiązania, które będą robić tylko to.
A przy okazji, w ogóle, jeżeli już takie switche wyprodukujemy, to może one mogłyby na łączu CPRI przenosić Ethernet. Czyli nie CPRI po Ethernecie, tylko Ethernet po CPRI. Jakbyśmy sobie budowali takie switche, które będą robiły CPRI, to one będą miały wszystkie całą funkcjonalność, którą byśmy chcieli, tylko będą drogie. Bo to będzie tak niszowe rozwiązanie z punktu widzenia całego świata, że to będzie musiało być drogie, to nie będzie szczególnie wyjścia. W związku z czym walczymy z Ethernetem. To są przykładowe standardy, które są w trakcie rozwoju, które próbują nasz Ethernet, czy z naszego Ethernetu zrobić coś, co się nazywa Time Sensitive Networks. To jest inicjatywa ITU, która głównie dotyczyła rozwiązań takich jak SDH, która mówi o tym, w jaki sposób sieć można zsynchronizować. I to w taki sposób, żeby ona potrafiła przenosić strumienie, które są synchroniczne. Wracamy do początku, w CPRI szeregowy strumień danych. Precyzyjnie zsynchronizowany, wiemy dokładnie, co się będzie działo. W związku z czym pomysły są takie, żeby na przykład móc przerwać transmisję jednej ramki po to, żeby wysłać inne, które mają odpowiedni priorytet. Tak w pół drogi. Albo w ogóle zarezerwować w switchu czas, w którym ramki, które nie są TSN, w ogóle nie miały być prawa transmitowane. Taka gwarancja przepustowości dla tych innych ramek. Stream Reservation Protocol doczekał się kolejnej wersji właśnie z racji tego, że ktoś zaczął się zastanawiać nad Ethernetem we front hallu. I chodzi o to, żeby teraz można było przepustowość, a także opóźnienie sobie rezerwować. Czyli mamy protokół, który we front hallu, w Ethernecie rezerwuje konkretne przepływy dla konkretnych stacji bazowych. Synchronizacja. W Ethernecie mamy SyncI i byliśmy w miarę z niego zadowoleni. Już nie jest to wystarczające rozwiązanie. 3GPP i ETSI popchnęło Metro Ethernet Forum do tego, żeby zacząć myśleć o lepszych zegarach dla SyncI. Jeśli chodzi o synchronizację fazy, to w ogóle SyncI nie wydoli, nie da rady. To nie ta technologia. Tu generalnie widzimy PTP. Rozszerzenie PTP, które polega na jego maksymalnym uproszczeniu, żeby działał w zasadzie tylko, w tej chwili mówi się o PTP w Ethernecie, czy warstwie drugiej, po to, żeby dał radę sprostać wymaganiom, które właśnie sobie narzuciliśmy w ramach front halla. Więc to są rzeczy, które się w tej chwili toczą i operatorzy czy producenci sieci mobilnych, którzy do tej pory byli gdzieś, no tak jak mówię, jednymi z końcowych użytkowników wszystkich rozwiązań, które kto inny wymyślał, przesunęli się na czoło. Teraz oni mówią, my potrzebujemy takich a takich rozwiązań, wy ich jeszcze nie macie i generalnie, cóż, czekamy, aż coś się wydarzy. Natomiast to są tylko główne aspekty, o których chciałem powiedzieć, bo są inne pomysły. Jeden z pomysłów jest taki, że może w ogóle ten front hall, który powstał, wracając do początku, tak troszkę przez przypadek, nie powiem, że przez przypadek to złe słowo, ale nie był planowany. Chodziło tylko o to, żeby BBU oddalić od modułu radiowego. To był początek. Z tego wyrósł front hall, który nagle zaprezentował wiele problemów. Ten front hall, co on zrobił? On wziął transmisję, która jest powiedzmy 300 megabitów LTE i po wszelkich operacjach, które są tu wymienione, stworzy nam 10-gigabitowy CPRI. Być może tą operację da się podzielić na pół. To znaczy część zrobić w BBU, a część zrobić w module radiowym. Tak, żeby ten moduł radiowy nadal był no, bezproblemowy, czyli żeby mógł wisieć na maszcie, żeby nie były mu straszne minus 40 albo plus 60 temperatury, żeby to nadal był ten zysk, do którego żeśmy się przyzwyczaili. I cóż, tak pokrótce, jeśli mogę podsumować tą część, wydaje mi się i trochę to widać w różnych dyskusjach, że wszyscy ci, którzy mają coś do czynienia z sieciami światłowodowymi, budują te sieci, produkują sprzęt, który obsługuje te sieci, przynajmniej powinni na chwilę się zatrzymać i zastanowić, czy to nie jest nisza, czy to nie jest element, nad którym warto trochę popracować. Dlatego, że rozwój sieci od strony radiowej cały czas trwa. Część z tych rozwiązań, które były tutaj, na rynkach takich jak Korea na przykład, czy Chiny,
są już wdrażane komercyjnie. Nie do końca wiadomo, nie do końca chcą się operatorzy pochwalić, jak oni to zrobili, jak oni dali radę to zaimplementować. Natomiast tak sobie myślę, że jeśli ktoś, kto do tej pory nie myślał o sieciach mobilnych jako o tych, którzy są, tak jak mówię, na czole stawki i czegoś potrzebują naprawdę specjalnego, jeśli to zrobi, to być może za rok czy za dwa zapytany o front haul, o rozwiązania dla front haulu, tak? Przyjdzie operator i powie, no dobrze, to kto mi może zbudować front haul? No to jeśli się okaże, że jest jedna firma, która powie, że tak, my wiemy o co chodzi, my właściwie to umiemy, mamy rozwiązania, może dużo ugrać. I dla mnie osobiście z punktu widzenia dzielenia się tą wiedzą byłaby to jakaś satysfakcja. To znaczy, jeśli któraś z osób obecnych w jakiś sposób przyczyniłaby się do tego, że jej firma coś ugra w przyszłości, to dla mnie była to naprawdę duża satysfakcja, że chciało się wstać rano po imprezie, co było trudne zapewne, przyjść, posłuchać człowieka, który jest tu po raz pierwszy, za co Marcinowi dziękuję, i coś więcej zobaczyć w kwestii tego, co sieci mobilne zaraz za chwilę będą miały do zaoferowania. Ja. Tak, no tobie zabrali mikrofon. A jeśli nie ma pytań teraz, ja się kręcę dzisiaj przez cały dzień. Bardzo chętnie odpowiem na inne, czy na pytania związane z tematem. A tak, to cóż, no dziękuję i zamieniam się w słuchacza kolejnego wykładu. To tak tylko z tego, co obserwuję na dzisiaj, to jest tak, że mamy stację bazową. Rzeczywiście idą światłowody do góry i tak teraz to jest rozwiązane, że po dwa włókna na każdy moduł jakby radiowy, który stoi przy antenie. No tak mniej więcej to tak wygląda. Tak mniej więcej. Czyli per sektory są jakby, bo nawet już nie ma takiej agregacji, że jest jakby jeden radiowy unit i tymi kablami miedzianymi do anten się idzie, tylko one są jak najbardziej przyklejone do anteny, praktycznie zintegrowane z antenami. Czyli w tym momencie, jeżeli jest stacja bazowa, która ma przynajmniej trzy sektory, no to są jakby trzy urządzenia u góry i te trzy urządzenia na dzisiaj, czy powiedzmy na najbliższą przyszłość, trzeba będzie do jakiegoś tego punktu centralnego, do tego baseband unit, tak? Doprowadzić. No to tu można zrobić jakiegoś CWDM-a, WDM-a, cokolwiek, żeby się to tam w jednym czy w dwóch włóknach zmieściło. Niemniej jednak, jeżeli to i tak wymaga tam 10 gigabitów na taki link, no to te wszystkie e-bandy, radia, to za chwilę będą wymiękać. To nie będzie rozwiązanie dla komórkowców. Nie, ja absolutnie. Tak mówię, moja podstawowa konkluzja jest taka, światłowód do każdej stacji bazowej i to niekoniecznie jedno włókno, a jeśli mała ilość włókien, to sama stacja bazowa będzie musiała być takim przełącznikiem, który będzie agregować kilka strumieni, a jeśli agregować, to pytanie brzmi jak, jaką technologią, czy to będzie Ethernet właśnie, czy to będzie WDM, czy to będzie CPRI samo w sobie. To jest dużo niewiadomych, jest dużo różnych testów, jest dużo różnych grup, które przepychają swoje pomysły. Przedstawione zostały te dwa najważniejsze. I same łańcuszki szczęścia tak zwane, czyli idziemy ze stacji bazowej do stacji bazowej, też raczej będą wykluczone, bo chodzi o to, żeby usunąć część aktywną, tę szafę, co stoi na dole pod stacją bazową, zostawić tylko i wyłącznie kwestię zasilania. Łańcuszki mogą zostać o tyle, że będą to łańcuszki światłowodowe. To znaczy będziemy... Ale wtedy jakiś DWDM czy cokolwiek będzie musiało być na dole, co będzie te dane przerzucało. Gdybyśmy chcieli usunąć całą aktywną część, wszystkie te są pomysły, rzeczy, żeby robił to moduł radiowy też. Czyli przychodzi do niego wiązka światłowodów i wychodzi do następnego modułu. Do następnego modułu, czy jakoś tak. Ale bez włókna tak naprawdę, takie sytuacje, że operator dzisiaj mówi, no proszę mi dostarczyć włókna, ja dam za te włókna tyle a tyle, bo jakby co, to ja mam e-banda radio tam na 80 GHz, tanie jak barszcz, częstotliwości tanie jak barszcz, ja sobie tam puszczę ile potrzebuję i mi to wystarczy, więc mogę wam tyle zapłacić, to za chwilę będzie można sobie włożyć między bajki. Ciekawa perspektywa, tak, dokładnie nie, tak. Tak to działa tak naprawdę na rynku, że operatorzy komórkowi w ten sposób jakby kalkulują cenę dostępu do stacji bazowej. Tak. Bo światłowód musi kosztować tyle i tyle, dokładnie. Ponieważ radio mnie kosztuje tyle i tyle, ja więcej nie chcę zapłacić. To mówię na początku. Radio to jest coś, co zabija jakby ten przypadek, ten argument jakby negocjacyjny. Bo radio nie jest z gumy.
Tak, jak mówiłem na samym początku, radiolinie wiadomo ile kosztują, to są stałe pieniądze, można łatwo to sobie przekalkulować i bodajże powyżej chyba 3 km, 4 km światłowody stają się droższym rozwiązaniem w kwestii budowy. Ale dzisiaj w ten sposób ludzie, którzy pracują na Excelach, oni ten sposób prowadzą na przykład negocjacje czy rozmowy, że no okej, weźmiemy, zapłacimy, ale nie wiem, 300 zł, bo nas radio kosztuje 300 zł, nie? Nie mają jakby jeszcze kompletnie z tyłu głowy tego, że za chwilę tylko tak światło. Nie może, tylko światłowody. Dlatego mam nadzieję, że jednak z tej konferencji ktoś coś wyniesie i nie tylko w postaci. Ale to wszystko się może też przełożyć na cenę usług dla klientów końcowych dodatkowo, no bo w sumie oni będą musieli zapłacić więcej za to. Ale operatorzy zaoszczędzą na zwirtualizowanych częściach, czyli na przykład BBU. Bo taka była koncepcja, żeby zaoszczędzić na niebudowaniu pomieszczeń na BBU pod stacjami bazowymi. Tylko je scentralizować, gdzie będzie taniej, albo zwirtualizować będzie jeszcze taniej, bo to będą jakby standardowe serwery, a nie dedykowany sprzęt telekomunikacyjny, więc jakieś oszczędności zostaną poczynione. No to już jest kwestia specjalistów od sprzedaży, bo mam wrażenie, że czasami rzeczywiście jest spora różnica w czymś takim jak akceptacja dla kosztów typu CAPEX, a kosztów typu OPEX. CAPEX bardzo często przechodzi, czyli wybudowanie jakby jakiegoś jednego centralnego punktu, wrzucenie w to sprzętu za grube miliony, ale koszty utrzymania OPEX-owe mają być niskie. Nie? No i teraz, ale oni nie będą mieli innego wyjścia. Operatorzy komórkowi będą musieli mieć włókna w dużej ilości. I tym optymistycznym akcentem, tak, myślę, możemy wpuścić kolejnego prelegenta. Jest już odpowiedni czas. Dziękuję.